siupy. Ciałki mnie. Dawno jest tego lata, za górami, za lasami, niedaleko Lipseza, morza, Bałtyk tego, po nocnej Polsce, Ele i Tomek spędzili wakacje u babci Kaski. Babcia Kaska jest kasubioną i zawsze na powitanie swoich wnusków przyrządza pyszne ruchanki kasubskie, czyli słodkie plastuszki z cukrem, pudrem, a do picia podaje zawsze kawę z pozową. Pycha! Poczęstunek babci zawsze jest podawany na własnoręczny, wyhaftowany obóz z pięknym kwiatistą sosą. Natomiast tuż po jedzeniu babcia wyciąga albo się świętujemy i opowiada historię. Jej ulubiona opowieść to ta o Jobku Wrybickim. Co to się z babci tatą? W berka bawił, poddawa przy dworku. Ahoj kasuby, hej przygodo, najlepsza zabawa na kasubskich łąkach. Józef Wybicki urodził się w Mędominie na Kaszubach. Żył w latach 1747-1822. Był pisarzem, politykiem, znany najbardziej jako autor słów Mazurka Dąbrowskiego, polskiego hymnu narodowego, syn Rzeczpospolitej Polskiej, oddając hołd jego dokonaniom, ustanowił rok 2022 rokiem Józefa Wybickiego z okazji 95. rocznicy ustanowienia hymnu polskiego. Mm-hmm.